muszę utrzymać stan lekkiego znieczeźwienia, gdyż biegłem na kacu i nie mogę wytrzeźwieć. O Boże. I tam pozdrawiam, to ja. Wyjątkowa zabawa. W gruncie rzeczy i tak wszyscy pomagamy sobie na przeszkodach i potem fajnie wiedzieć, z kim się razem biegło. Więc to tylko tak incognito na początku, a potem, żeby było wiadomo, z kim się biegnie, ponieważ razem się wspólnie bawimy i to nie tylko tutaj, ale potem również na afterparty. Niejednokrotnie jest tak, że spotykamy się na kolejnych edycjach. Jest cześć, cześć, co u ciebie? I wiecie co? Zdrowie wasze. Fantastycznie. No dzisiaj pogoda jak zwykle fenomenalna. Myślę, że będzie jeszcze lepiej w ciągu dnia, kiedy to słoneczko się rozchula. Tak się bawią studenci. Dlaczego czerwony? Czerwony to ogień, a skoro Ranmagedon, to będzie piekło. A jak piekło, to ogień. Spotkałam właśnie studenta z prawa. Mówił, że właśnie biegnie na kacu. Tylko po to, tylko po piwo, nie? Też dobrze. To po co wy biegliście? Długą drogę wybrał. Po co wybiegł? Nie wiem, bliżej sklepu jakiegoś. Tu zarobię na pewno. No ale darmowe, nie? Zapłacił za... A nie, no tak, bo to student, No właśnie, no. Pierwszy rok, no to wiecie. A po co wy biegliście? Sprawdzić się. I po piwo też przy okazji. Jaki jesteś mokry? Ja zawsze do kobiet mokry i jestem. Koledzy. Ciepły. I jesteśmy z całą drużyną Dziki Gorzów. Oni udają takich zmęczonych, ale może podejdźmy. Pozostali członkowie naszej drużyny lecą z tyłu, będą wkrótce. Trenowaliśmy pół godziny dłużej dziennie jak oni po prostu, dlatego przybiegliśmy szybciej, nie? Macie jakiś okrzyk bojowy? Tak, dogoń dzika. Jau! Walczymy wszyscy, jest rozproszenie, nie zawsze jesteśmy obok siebie, żeby pomóc, wesprzeć się. Ale tak było, tym razem ktoś na kogoś poczekał, daliśmy radę. Silny był, silny, duży, dał radę. Tak, dzięki stary, gdzieś tam leżysz, o, ten łysy duży. Myślę, że to jest strasznie fajne przełamywanie siebie i walka ze sobą przede wszystkim. Jakby nie neguję maratonów, ale w maratonie może na przykład każdy wziąć udział. Tutaj jednak już trzeba trochę więcej mieć siły, żeby się zmierzyć. No i takie fajne postawienie sobie zadania. Bardzo rozmaicone, fajna zabawa i pierwszy raz wziąłem udział w Sopocie w rekrucie. Nieważne jest miejsce, nieważny jest czas. Ważne, że się biegnie z kimś, pomaga, podaje rękę, wspiera. Było super, pierwszy raz biegłam. Wszyscy sobie pomagają, naprawdę jest rewelacja. Trochę się powcierałam. Brak słów, żeby to opisać. Jest fajna zabawa. Żaden bieg się nie równa biegom tego typu. Wygrana! Wygrana od nocy do rana. Tak jest, emocji nie do opisania, naprawdę jest super, polecam każdemu. Z kim tutaj jesteś? Ile was jest w grupie? Jesteśmy w ósemkę, jesteśmy Ipon, jesteśmy grupą z karate. Przyjechaliśmy wszyscy razem. No i sukrzani jestem, ale dałam radę. Ciężko, tym bardziej, że pierwszy raz dla mnie. Wiem, że to zabrzmi nierozsądnie, ale bez przygotowania. Fajne jest to, że wszyscy sobie pomagają na trasie, także to jest bardzo fajna atmosfera. Wsparcie najważniejsze. Tak, fajna atmosfera i naprawdę... Polecam każdemu. No, możecie mnie przytulić, że byłam brudna. A chcesz? Proszę bardzo. Nie, no dobra! Żartowałam! No dobra, zimno. Tak, było fantastycznie. Trasa fajna, fajne przeszkody. Pomagałeś dziewczynom? Jasne. A wy jemu? Oczywiście. Ale pomagałeś oczywiście trzymając za ręce, prawda? Nie idę miejsca. Tak. Dziewczyny? To bym się króciła troszeczkę. Ale powiedz, jak było naprawdę? Za pośladki nas chytał. I Marcin! Ja nie rozumiem, że sytuacje takie trzeba wykorzystywać, tak? No jest fajnie, chyba już. Łapa, Roxy! Wspaniale jak zawsze. Ranmagedon to no chyba najwyższa jakość w biegu w Polsce. Raz piliśmy sobie piwo na próbie zespołu i zobaczyliśmy, że na Top Guy'u jakiś koleś miał fioletowe leginsy. Fioletowe, nie złote. A potem stwierdziliśmy, że
Jak już mamy przebiec, a i tak nie wygramy, to przynajmniej się pośmiejemy. Miał być to jednorazowy performance, ale że zostało to bardzo fajnie przyjęte, no to jak widać, jesteśmy teraz już na którymś z kolei biegu. Już chyba czwarty w tym sezonie. Uległeś okaleczeniu. A nie, to pierdoła tam, zwykłe tam zwichnięcie nadgarstka, do jutra się wygoi. Kość mu wyszła tak trochę na wierzch, ale wepchnęliśmy z powrotem. Ja zdjąłem skarpetę, rozdarłem, zawinąłem, przepłukałem, żeby czyste było, tylko... No rady, tak, odcięliśmy trochę krew, o tutaj już mam martwicę paluszka, więc na obecną chwilę 24 osoby. Skąd przyjechaliście? Z całej Polski. Głównie Kraków, Lublin, Warszawa i Trójmiasto. Kurczę, fajnie. I Radom. I Radom. On jest z Radomia. Jesteś z Radomia? Jestem z Radomia. Radom to taki drugi Sosnowiec. A z Warszawy też ktoś jest? Są, ale nie wiem, czy jeszcze dobiegli, czy już nie dobiegli. Ktoś tam już z Warszawy dobiegł, ale Warszawa to taka lipa. Z Warszawy same słabiaki są. Jak nie biegam? Brudna jestem, zmęczona jestem. Nie wiem, czy się, że biegłam. Nie? To tak tylko niepozornie wygląda. Pani, że trzeba się przytulić z każdym. Nie, już mnie boli! Czuję wielką satysfakcję. Niesamowite przeżycie. Myślałam, że nie przebiegnę, bo mnie bardzo kolano boli, ale w kupie siła... Jesteśmy jak te chmury, nazywamy się kumulusy. Sprawdzaliśmy nazwy chmur, była smuga chemiczna, ale wybraliśmy jednak kumulusy. Ja opowiadam dowcipy, a koledzy się śmieją. Mamo, piersi przez wakacje mi urosły. Wiem, widzę. No, dobra, koniec. Nie wiesz dlaczego? Ale dlaczego? Od piwa, Marcin, od piwa. Podczas biegu jednak jest tempo inne i szybsze z dodawcami. Nie opowiadamy. Więc prawdziwe kobiety się nie poddają. A ile was tutaj jest? W sumie? Razem. Prawdziwych? Z 15. No. Prawdziwych kobiet jest 15. A byli z wami prawdziwi mężczyźni, czy nie? Mamy swojego orła. Tu jest nasz. To jest nasz bohater. Dzień dobry. Dźwigałem, nosiłem, ciągnąłem. Starałem się. Chyba lina w górę, mam problemy z tym. Wchodzenie pod górę na linię. A tak to wszystko okej. Okay. Ale spotkaliśmy prawdziwych mężczyzn na trasie. No jak najbardziej, słuchajcie, bez mężczyzn bym nie dała rady. Pani mi włosy chociaż poprawi. A co mamy mówić? Było super, ale powiem szczerze, że tylko i wyłącznie można biec z grupą, bo powiem, że samemu by było na pewno bardzo ciężko. Bez pomocy nie da rady, współpraca, tak jak organizatorzy mówili, współpraca jest najważniejsza i a fajnie. A my biegliśmy z grupą Dogoń Grodzisk Mazowiecki i ze złotymi gaciami. Tak. Znalazłam narzeczonego w złotych leginsach. Nawet się rzuciłam na jednego, gdzie tam? Ładny? A przystojny? Nie. Aj kurde, to jak ładny był. Walka z samym sobą, zimnem, zmęczeniem. Wszystkie. No oprócz tej liny. Nie uważałam się przejść na tym jeziorkiem po tej linie. Pierwszy raz, pierwszy i nie ostatni. No wszyscy mówili, że było biście. Wszystkim się podobało, no. Wszyscy mówili, że chcą więcej. Najfajniej było chyba na tej długiej linii nad jeziorem, to tam najwięcej osób spadało. Jakoś tak wesoło było. Ty też? No mi się udało przejść. Wpadniesz do wody, to pęta z bloczkiem. Najfajniejsza była różnorodność, że nie było to monotonne, co chwilę nowe przeszkody o różnym stopniu trudności, niektóre naprawdę ciężkie. Na linie niestety poległem. Ale to tylko jedna przeszkoda. Jedna przeszkoda. No te ścianki jednak też wymaga dużo współpracy, pokonanie takiej ścianki samemu, no nieliczni ją pokonują, także... Dlatego biegniemy w zespołach. Chodź, dam ci poddychać przed kamerą. Co najlepsze po takim biegu? Izotonik, woda czy łomża? Łomża. Barbarians. Grupa Barbarians. Z Warszawy. Zaledwo
na nogach się trzymacie. Ja mam nastawione kręgi szyjne tutaj przez panów. Bardzo dobri kręgarze są na końcu. A mówią, że piekło, a wody tyle, nie? O, nie, woda była najlepsza. Idziemy. Czy pani lubi wodę? Znalazła się. Jak rugbyście? Oj, dali radę. Naprawdę. Trzeba było się namęczyć, nie odpuszczali. Jesteśmy ostatnią przeszkodą. Żywą. Tak, jak najbardziej żywą. Tym bardziej jest trudniej, że wiadomo, mamy sprzęt na sobie. Niektórzy z chłopaków mają kaski, więc ludzie po prostu się od nas odbijają. Tak, akurat kobiety mają taryfy ulgowe, to prawda. Jak 7 osób się wbijamy, to nie ma przeważ dla osób, które biegną naprzeciw nas. Większość osób zwalnia przed nami. Osoby nowe, które nie wiedzą, w jaki sposób my ich atakujemy, wparują na nas z pełną szybkością i potem się odbijają od nas jak ściana i potem się dziwią, co się stało, dlaczego się leży na ziemi. Różne są sposoby. Niektórzy przechodzą nam między nogami z rozpędu, niektórzy po prostu się zatrzymują i kładą się na ziemię. A niektórzy po prostu nam dowalają, bądźmy szczerzy. Tak, zdarzają się sytuacje, są pewne osoby po prostu, no widać, że chodzą na siłownię. Silniejsze! Czy ja wiem, czy silniejsze, po prostu są bardziej postawni, co trudniej jest nam ich złapać i przewalić na ziemię, powalić ich. Energia była, energia jest. Była, jest, ogień, lód, woda, było to wszystko. Indiana Jones i masa innych. Chuck Norris. Chuck Norris też, ale za te płoty to was zatłukę. 8 razy pokonywaliśmy ogrodzenie. I o ile na ścianach wszyscy sobie pomagają, to tyle na tych ogrodzeniach, które mimo wszystko mają ponad 2 metry, każdy musiał sobie radzić sam. I ja już czuję, że tak tutaj, to przed ramiona mam całe w siniakach. Parę dziur tylko od drutu kolczastego, zasieki też były za niskie, że woda zamykała pory tego stroju, więc w basenie by się prawie utopił. Ale żyję, zajebiście. I wieczorem after party? No, mam nadzieję, że dotrwa do wieczora i przyjdzie. Dlaczego nie? Na razie nie żyję, 3 razy umarłem. 2 razy zmartwychwstałem, także czekam na 3 raz. No chodźcie. Nie, nie, nie. Chodź no!